Panie doktorze, boli mnie łokieć. Tutaj, w tym miejscu. Od jak dawna? No, już parę tygodni. Mhm. A z jakiej przyczyny? Czy coś, jakiś wysiłek, jakiś uraz? Miałam więcej pracy niż zwykle i tak to się zaczęło nasilać. Mhm. Dobrze, niech pani pokaże, gdzie panią boli. No tutaj. Dobrze, ja będę naciskał, a pani powie, czy to boli. Najpierw zacznę tu. Tu nie boli. Nie, tu. Mhm. O, tu. Tu boli, tak? Tu boli. Tu. Mhm. Dobrze, a tak jak robię... O, nie mogę właśnie zgiąć. Dobrze, a tak? Nie. No i też wyprostować za bardzo nie mogę. Dobrze, a teraz proszę zginać nadgarstek. Zginać nadgarstek. Boli? Z całej siły, do siebie. Boli? Nie. Nie. Dobrze, a teraz prostować, czyli w moją stronę nadgarstek? Nie. Nie. Mhm. Dobrze, i teraz jeszcze jedna rzecz. A tu boli? No teraz nie, nie tak bardzo. Mhm. Dobrze, bo to jest tak. Tu przyczepiają się mięśnie. Grupa grzbietowa przedramienia przyczepia się do kłykcia bocznego kości ramiennej i to, co tutaj powstaje, nazywa się łokciem tenisisty, a to się nazywa popularnie łokciem golfisty, chociaż zwykle golfiści tego nie mają. To tutaj przyczepia się cała grupa mięśni, które zginają nadgarstek i palce. I jeżeli w tym miejscu powstanie stan zapalny, zmiany zwyrodnieniowe, to się nazywa entezopatia, to boli. Tak. To, co boli tutaj bardziej z tyłu, to jest nerw łokciowy w rowku nerwu łokciowego. On również troszeczkę boli i w momencie zginania on przesuwa się nad kłykciem. Czyli mamy prawdopodobnie niestabilny nerw łokciowy. Czyli mamy dwie dolegliwości. Entezopatię zginaczy nadgarstka, czyli łokieć golfisty i prawdopodobnie niestabilność nerwu łokciowego w rowku nerwu łokciowego. Trzeba zrobić badanie USG, zobaczyć, co tam się dzieje i w zależności od tego dalsze leczenie zaczyna się zwykle od jakiejś rehabilitacji. Zaleca się noszenie ortezy, która będzie uciskała i zmniejszała napięcie ścięgien przy ruchu i ograniczenie zakresu ruchu. W przypadku, kiedy nerw łokciowy, tak jak tutaj, jest niestabilny, zaleca się, żeby przez kilka tygodni w tej ortezie nie zginać łokcia, żeby nie powodować tego zwichania się. Można również ostrzyknąć nadkłykieć osoczem bogatopłytkowym. Także sposobów leczenia jest wiele. Jeśli one nie dadzą efektu, to na sam koniec można zastosować leczenie operacyjne. W przypadku nerwu łokciowego przesuwa się nerw łokciowy tak, żeby on się nie zwichał. A w przypadku entezopatii trzeba przyszyć ścięgna, jeśli są naderwane. Jeśli nie, to wykonać nawiercenie, żeby zastymulować proces gojenia. I po operacji znowu ręka musi być unieruchomiona przez kilka tygodni. Dziękuję.